Podczas ostatniej sesji wiele emocji wywołała działalność Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Okazało się, że sortownia, którą chce budować związek, ma na etapie uruchomienia przynosić straty, a koszt jej powstania ma być o 6 milionów złotych droższy niż pierwotnie planowano. Pozwólcie Państwo, że informacje, tak jak zapytania, też będą na raty, więc ja omówię jeden blok, następny blok, który będzie się głównie składał z liczb, omówi pan dyrektor Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, Marian Olesiejuk. Jak Państwu wiadomo, mamy za okres, minął już właściwie okres 20 miesięcy obowiązywania nowych przepisów prawnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Jest to okres od 1 lipca 2013 roku no do 28 lutego 2015 i do dnia dzisiejszego można powiedzieć, ale te 20 miesięcy to jest do końca lutego. No i ostatnie zadanie, najważniejsze, to jest budowa zakładu zagospodarowania w miejscowości Wólka Rokicka przy wysypisku. Może jeszcze się wrócę do tego, że w ramach umowy Szwajcarzy przeznaczyli na wszystkie te działania 15 tysięcy franków, natomiast zakład, milionów, natomiast zakład ma być sfinansowany w 76% i 22%. Jest to okazała kwota, bo na dzień dzisiejszy po przeliczeniu kursa franka wiemy, że uległ zmianie. Wcześniej był przeliczany 2,94, natomiast na dzień dzisiejszy należy przyjąć 3,60 i to jest 33 miliony 707 tysięcy, jeśli chodzi o sam zakład. No jest to niemała kwota, prawda? I chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że to zadanie jest na etapie otwarcia ofert przetargowych i takie otwarcie odbyło się 16 lutego. Wpłynęło 5 ofert na realizację, budowę tego zakłada w systemie zaprojektuj, wybuduj i chciałbym Państwu te oferty przedstawić. Oferta pierwsza jest to oferta firmy Instal Warszawa SA z siedzibą w Schowa, ulica Siennicka 29. Wartość tej oferty została przedstawiona na 48 milionów 400 tysięcy 500 zł. Czas realizacji budowy 580 dni. Druga oferta jest to firma Limba spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Wólczyńska 133 i ta oferta opiewa na kwotę 48 milionów 385 tysięcy. Czas realizowania ten sam, czyli 580 dni. I oferta trzecia zgłosiło konsorcjum. Jako lider konsorcjum to jest Avbud SA z siedzibą Ogrodzieniec, ulica Fagosówka, ulica Reja 4, przepraszam. Natomiast jako partner konsorcjum występuje firma Dimark, Ekologia spółka z o.o. z siedzibą Złotkowo, ulica Zachodnia 3. I ta oferta opiewa na kwotę 51 milionów 326 tysięcy 318 zł i 44 grosze. Czas wykonania również 580 dni. I oferta numer 4. Również konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD spółka z o.o. jako lider konsorcjum z siedzibą Bogatynia, ulica Młodych Energetyków 3. Jako partner Europejski Holding Energetyczny spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i ta oferta opiewa na kwotę 51 789 457 zł i 50 groszy. Czas wykonania również 580 dni. I ostatnia oferta, piąta. Jest to firma Control Press EPS 1 spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ulica Skrzyszowska 6. I ta oferta opiewa na kwotę 48 460
milionów, przepraszam, 462 tysiące. Czas wykonania również 580 dni. Kwota, jaka była przeznaczona na to zadanie przez związek, to była kwota 42 186 złotych, 1245 złotych. Jak wynika z przedstawionych ofert, ta oferta jest wyższa, zależy do której oferty, ale do tej, która jest realna do wybrania, to jest mniej więcej 6 milionów złotych. Muszę również tutaj powiedzieć, że specyfikacja, jak i program funkcjonalno-użytkowy został z dużą starannością przygotowany przy udziale nie tylko pracownicy związku, ale również i eksperci brali. Ponadto należy tutaj nadmienić, że zanim doszło do ogłoszenia tego przetargu, któregokolwiek w ramach tej umowy, która obowiązuje w ramach tego programu, zawsze jest to uzgadniane z przedstawicielami w Warszawie, którzy bezpośrednio nadzorują. Wszystkie dokumenty idą w dwóch językach, w polskim i w anglojęzycznej wersji dla Szwajcarów. Także no nie ma praktycznie możliwości, żeby w jakiś sposób doszło do naruszeń, bo jak znamy Szwajcarów, słyną z tej dokładności i sumienności, więc te dokumenty na pewno są przygotowywane starannie, przynajmniej do tej pory było tak. Muszę również powiedzieć, że do dnia dzisiejszego zarząd nie podjął jeszcze decyzji, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego przetargu. Cały czas rozmowy trwają, nie tylko na szczeblu zarządu, ale również i na ostatnim nadzwyczajnym zgromadzeniu, które zostało zwołane w dniu wczorajszym, które się odbyło. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ta oferta jest wyższa. Ale jest wyższa, jak już wcześniej powiedziałem, że nie bazujemy na pierwszej, lepszej technologii. Staramy się zbudować ten zakład dobrze, bo mamy takie doświadczenia z innych zakładów, które żeśmy odwiedzili, że czasami nie warto oszczędzać, czasami warto coś kupić droższego, prawda, i mieć jakiś ten okres tak zwanego spokoju i dobrej realizacji. Zdajemy sobie z tego sprawę, że brakuje tych pieniążków, zdajemy sobie też z tego sprawę, że w pewnym sensie zostaną obciążone może nie bezpośrednio budżety gmin, bo mamy interpretację RIO, że tak się nie stanie, aczkolwiek kredyt, który, no bo wiadomo, że taką realizację, inwestycje, no nie da się z własnych środków wykonać, więc zapewne będzie zaciągnięty kredyt, jeśli dojdzie do tej realizacji. Gminy poszczególne członkowskie, no będą tym tak zwanym gwarantem. Natomiast w dalszej części, a też mamy to doświadczenie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, odwiedzamy różne zakłady. Dochodzi do tego, że to też jesteśmy zobligowani umową do utworzenia, wybudowania, po wybudowaniu zakładu spółki handlowej, która będzie bezpośrednio administrować ten zakład. Bardzo ważne informacje, szczególnie dla mieszkańców domków jednorodzinnych w Lubartowie, przekazał dyrektor Marian Olesiejuk. Pierwsza pozycja to jest kwota, która obowiązywała do połowy roku. Była to kwota z przetargu, najniższa, złożona przez przedsiębiorcę, który odbierał odpady do końca lipca 2014 roku. I on te odpady przekazywał do instalacji regionalnej. Instalacja ceny nie zmieniała, więc koszty zagospodarowania wyniosły 453 927 zł. Koszt frakcji suchej szacujemy na 21 153
i koszt zagospodarowania popiołu na 93 tysiące. Razem koszt zagospodarowania, nie obejmujący pozostałych frakcji, ani nie obejmujący transportu, wyniósł 568 612, czyli jak widzimy przekroczył to, co oferent złożył w przetargu i w związku z tym no, musiał niestety zrezygnować. Chociaż przez ten okres czasu, w którym odbierał te odpady, można powiedzieć, że mieszkańcy płacili mniej niż to rzeczywiście kosztowało. Prawdopodobnie gdzieś te koszty czy te straty odrabiał na innych sektorach. Ponieważ po rezygnacji przedsiębiorcy odbierającego odpady sektora budynków jednorodzinnych przejął to zadanie Zakład Zagospodarowania Odpadów, Związkowy Zakład. Jednak ten zakład nie jest powołany po to, żeby w całości zabezpieczać ten system. No ale tu musieliśmy się ratować. W ogłoszonym przetargu najniższa oferta wyniosła 106 tysięcy złotych na miesiąc. Ten przetarg no, musiał być unieważniony, ponieważ nie było ani deklaracji miasta, że niedobór pokryje, ani też nie było ustalonej nowej stawki. Natomiast średnie koszty w tym sektorze ponoszone przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w 2014 roku wyniosły 98 tysięcy, czyli w sumie niewiele mniej od tego, co proponował przedsiębiorca, z tym, że najlepiej jest, kiedy no, o średnich kosztach mówi się na przestrzeni całego roku, dlatego że wtedy jest miarodajna również ilość wszystkich odpadów, odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych i popiołu. Natomiast tutaj my operujemy, jeśli chodzi o zakład, na 5-miesięcznym okresie. W związku z tym te średnie dane mogą być też niemiarodajne. Być może to, co proponuje przedsiębiorca, jest bardziej zbliżone do prawdy. Co ten związek zamierza zrobić? Ja uważam, że sprawy idą w złym kierunku. Jako delegat szanownej rady czuję się w obowiązku was o tym poinformować i zacznę od tego, że zaczynam się zastanawiać, czy mój udział w tym związku jako delegat tej rady ma dalszy sens. Uzależniam ten sens no nie tylko od waszej woli, która jest główną wolą, ale również od siebie. I zaczynam wątpić, czy jakikolwiek tam udział da jakiś efekt, który według mnie przyniesie korzyści dla miasta. Prawdopodobnie nie jestem w stanie reprezentować państwa interesów w taki sposób, który uważam, że byłby słuszny. Mianowicie mam dwa zastrzeżenia co do realizacji sortowni i na tym się chcę skupić. Otóż uważam, że w przestrzeni publicznej nie ma tych informacji, które są właściwe i które pokazują bieg spraw w rzetelnym, we właściwym świetle. Mianowicie zacznę od, wydawało się drobnej sprawy, ale według mnie no chyba jednej z głównych, to mianowicie kwestii własności gruntu, na którym zamierzamy to sortownię zbudować. Ja pamiętam, a brałem udział od początku w aparacie czy w ruchu oporu przeciwko lokalizacji starej sortowni na ulicy Lipowej i podtrzymuję ten twój udział, to było słuszne, ale przeniesienie kilka lat temu lokalizacji sortowni do Wólki Rokickiej jest też obarczone, kto wie, czy nie większymi problemami. Mianowicie jednym z dwóch problemów, które ja widzę, to jest kwestia własności gruntów. Otóż, proszę państwa, ankieta na temat tego, czy ma być budowana sortownia na Lipowej, to odbyła się w październiku roku 2011. Czyli już wtedy formalnie było wiadomo, że sortownia nie może być zbudowana na ulicy Lipowej. A przypominam, że władze, które wtedy objęły jakby stołki w Lubartowie, zostały wybrane jeszcze w listopadzie roku 2010 i te władze już wtedy zapowiadały, że nie zgadzają się na to lokalizację na ulicy Lipowej. Więc nie rozumiem, dlaczego do dzisiaj nie załatwiono kwestii własności gruntu pod przewidywaną budowę sortowni. Proszę państwa, miejsce, gdzie ma się budować sortownia, jest obarczone taką wadą, że przez środek tego terenu, gdzie sortownia ma być zaprojektowana i zbudowa, przebiega grunt, na którym tej budowy się nie przewiduje.
Żeby nie być gołosłownym, proszę Państwa, to ja pokażę mapkę, ona leży na moim biurku, można ją puścić obiegiem, jeśli ktoś chce, zainteresowany. Proszę bardzo, teren zielony to jest teren przewidywanej lokalizacji budowy sortowni w ulicy Rokickiej. Składa się od obszarów A i B, ma kształt jajka, tak można powiedzieć, wielkanocnego mniej więcej. W środku przez praktycznie większą dziedzinę przebiega działka wykupiona przez właściciela, który do tej pory nie wyraził zgody i nie dogadał się z władzami związku, żeby tam zbudować sortownię. Powiem więcej. Związek uznał ten fakt i nie planuje budowy sortowni na tym terenie. Tutaj jakby cytuję program funkcjonalno-użytkowy, który znajduje się na stronie internetowej związku, strona 7, mówi się wyraźnie, że planuje się lokalizację zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek ewidencyjnych numer. Są wymienione numery 1050 przez 1, 1051 przez 1, 1051 przez 2, 1053 przez 1, 1054 przez 3, 1055 przez 2, 1055 przez 3, 1057 przez 1, 1058, 1061 przez 1 i 1067 przez 1. Działka wymieniona jako kreskowany czerwonymi kreskami teren to jest działka 1060 przez 1. Czyli widzicie, wyjęto ją z opracowania i z tego wynika, że zamierza się zaprojektować i zbudować teren sortownie na terenie, który się składa z dwóch działek, które do siebie nie przystają. Właśnie nie przystają funkcjonalnie i więcej, nie jest możliwa komunikacja wewnętrzna, żeby się dostać z jednego punktu A, z jednego obszaru budowy sortowni do drugiego, trzeba wyjechać poza sortownię, objechać naokoło płotu i z drugiej strony dostać się do obszaru B. Bądź odwrotnie, więc proszę Państwa, zastanawiam się, dlaczego tak się stało, powtarzam. Rozumiem, że nowy właściciel zakupił to działkę, no prawdopodobnie w celach spekulacyjnych i prawdopodobnie postawił tak duże warunki władzom związku, że te słusznie prawdopodobnie nie zgodziły się na te warunki. Ale pytam, przecież już od kilku lat ta sortownia było wiadomo, że tam będzie zakazywana. Dlaczego ten nowy właściciel zdążył, można powiedzieć, podkupić, czy uprzedzić władze związku i odkupić od starego właściciela? Przecież ten ważny jest właśnie, to jest istotne, ciekawe jaka to będzie data, kiedy ten nowy właściciel kupił to działko. Moim zdaniem kupił w roku 2014 albo 2013, czyli kilka lat od momentu podjęcia decyzji o lokalizacji, więc się zastanawiam, dlaczego ktoś w imieniu związku nie kupił wcześniej tej działki. I dzisiaj powtarzam, czy ktoś z Państwa zamierza budować cokolwiek, zakład pracy, który znajduje się na dwóch odrębnych działkach? No przecież to uważam co najmniej za niedopatrzenie, za działanie nieprofesjonalne. Przed tą sesją, czy wcześniej, jakby padła uwaga, żeby prowadzić tą dyskusję w sposób kulturalny. Ja akurat nie wiem, dlaczego ona padła, ale skoro padła, to kulturalny moim zdaniem nie oznacza, żeby omijać przykre sprawy czy przykre tematy. I moim zdaniem to jest jedna z tych przykrych spraw, która była zamiatana pod dywanem. Do dzisiaj, powtarzam, gmina nie jest, znaczy związek nie jest właścicielem tej działki, więcej, nie planuje budowy. Więc argumenty typu, że trwają rozmowy, że może się wywłaszczy właściciela i może wtedy się połączy. Proszę Państwa, przecież związek przyznał w tym programie funkcjonalno-użytkowym, że i nie planuje budowy na tej działce, więc strukturalnie sortownia powstanie na dwóch odrębnych częściach. Pytanie po co? To sensu nie ma. Nie ma połączenia komunikacyjnego, funkcjonalnego. Proszę Państwa, koszty w związku z tym znacznie wzrosną. No pytanie dlaczego? Nic mi innego do głowy nie przychodzi jak to, że zaniedbano swoich kompetencji czy obowiązków i moim zdaniem w odpowiednim czasie nie zareagowano. Wydaje się to przykre i to świadczy o tym, że sortownia nie powinna moim zdaniem w ogóle dojść do skutku w tym miejscu. To miejsce nie jest przygotowane do tego, żeby przenieść taką inwestycję. Druga rzecz to w świetle samego przetargu. No moim zdaniem trzeba się zastanowić, czy w ogóle jest sens budowy sortowni właśnie w związku z wynikami tego przetargu. Proszę Państwa, kwota jaką zamawiający przewidział na budowę tą sortownię wynosiła 42 186 000 zł.
Proszę Państwa, najniższa kwota, jaka padła, to jest 48 385 tysięcy, czyli o 6 200 tysięcy. W przeliczeniu na każdego członka związku, a jest ich 50, proszę Państwa, tysięcy ludzi, to jest 125 zł więcej. Ja mam pytanie. Uczestniczę w bardzo dużej skali, w potężnej, w różnych przetargach od dziesiątek lat już i proszę Państwa, były przykłady, że kwoty uzyskane na przetargu były wyższe niż kwotę, którą dysponuje zamawiający. To były kwoty niewielkie przeważnie, ale skala przekroczenia tego, proszę Państwa, tej kwoty, którą dysponuje zamawiający, jest niewyobrażalna. I jeszcze zastanawiam się, dlaczego władze związku myślą, jakby to sfinansować i jednak podpisać umowę. Według mnie nie ma innego wyjścia, jak unieważnić postępowanie. I teraz jest pytanie, unieważnić natychmiast i ogłosić nowy przetarg, jeśli jest czas, być może tak. A może jest druga odpowiedź, też równie dobra, albo może lepsza, w ogóle zrezygnować z tej sortowni, dać sobie z tym spokój w świetle zaniechań, błędów, nieprofesjonalizmu, to powiem tak, być może ludzie, którzy się zajmują tą inwestycją, nie nadają się do tego. Może to przekracza ich kompetencje, siły, z jakichś różnych względów. No proszę Państwa, staram się pamiętać o tym imperatywie kultury wypowiedzi, ale proszę Państwa, nic mi innego do głowy nie przychodzą, jak bardzo miłe słowa, które jednak dotykają tylko z lekka problemu. Ta sortownia jest prowadzona w sposób nieudolny, nieprofesjonalny i szkodliwy zarówno dla władz i dla mieszkańców Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. W związku z tym w świetle faktów powinna być zaniechana, powinien być przetarg unieważniony i powinniśmy prawdopodobnie zrezygnować i wycofać się z tego związku. Ktoś powie, no przecież jak to się stało, że te 6 milionów więcej opiewa na taką kwotę najniższa oferta? Proszę Państwa, ja uważam, że nie ma rzeczy takich jakby w świecie rzeczywistym, że nie ma winnych, że, albo inaczej, że nie ma odpowiedzialnych. Co odpowiedzialni? Ja uważam, że błąd tkwi w specyfikacji. No według mnie błędne zapisy specyfikacyjne i sposób realizacji tej inwestycji na przykładzie własności gruntów pokazuje, że są przyczyny wymierne, namacalne, które spowodowały, że tak znacznie przekroczono, proszę Państwa, kwotę. No bo po pierwsze, wszyscy wiedzą, że mieliśmy 40 milionów. Ciągle się mówiło o tej przestrzeni publicznej, że mamy 40 milionów. Więc rozumiemy, to była wiedza powszechna. Inwestorzy też wiedzieli, że mamy tyle pieniędzy. I to mogło być impulsem, że no po prostu dano takie duże pieniądze, że mają forsę w tym związku, więc należy złożyć potężne oferty. Proszę Państwa, ale to jest wyjaśnienie zbyt proste. Według mnie, jak sięgniemy głębiej do specyfikacji, to się okaże, że zaważyły według mnie nieumiejętnie zastosowane, według mnie, zastrzegam się, dwa kryteria dodatkowe oprócz ceny. Pierwotnie to była cena 70%, czas wykonania 15% i warunki techniczne, jakie postawiono przed oferentami 15%, czyli łącznie 30%, dwa inne kryteria niż cena. Na mój wniosek, żeby te kryteria wyeliminować albo zmniejszyć na którymś zwalnym zgromadzeń związku, zmniejszono te dwa kryteria, każdy z nich po 10%, do 20%. Czyli 10% termin wykonania i 10%, proszę Państwa, warunki techniczne. Dla mnie to była tylko kosmetyka i uważam, że jakby rozwiązanie, które przyjęto, były błędne, należało w ogóle zrezygnować z jednego z tych dwóch dodatkowych, proszę Państwa, kryteriów, a trzeci minimalizować. Ja zresztą zgłosiłem we wniosku, który jest zapisany w protokole związku, żeby kryterium czas wykonania zmniejszyć do 2-3, maksymalnie do 5%. Zmniejszono z 15 do 10. Proszę Państwa, teraz pytanie, jakie skutki? No właśnie, moim zdaniem tutaj nie obędzie się bez matematyki na, proszę Państwa, poziomie podstawowym, to powiem tak. Jeśli przyjmiemy, że zamawiający dysponował kwotę 42 186 tysięcy, to 10% wagi czasu wykonania to jest 4 miliony, proszę Państwa, 216 tysięcy z kawałkiem. Jeśli tak, no to proszę Państwa, to proszę sobie wyobrazić, że jeśli by zamawiający, że jeśli by jeden z oferentów złożył ofertę z czasem wykonania wymaganym pierwotnie w specyfikacji tylko 680 dni, proszę Państwa, i dałby kwotę 42 186 tysięcy, to drugi z oferentów, który dał kwotę, który dał termin wykonania, proszę Państwa, 580 dni,
mógłby zwiększyć tę cenę o 10%, czyli o 4 216 000 bez jednego grosza, czyli 46 milionów z kawałkiem i by wygrał. Więc proszę Państwa, zastosowanie tego kryterium ceny, jakby czasu wykonania spowodowało po prostu jakby złożenie droższych ofert o 10% w terminie wykonania. A że nie miało sensu to kryterium, to dowodzi potem praktyka, że po otwarciu ofert wszyscy oferenci dali ten sam skrócony termin wykonania, 580 dni, przy założonym pierwotnie, proszę Państwa, 680 dni. Więc mam pytanie. Po co było dawać to kryterium? Jedynym argumentem, który mi przychodzi do głowy, to jest taki, że on dał podstawę, żeby oferenci o 10% podnieśli cenę, licząc, że inni dadzą wymagane 680 dni, ale proszę Państwa, przegrają mimo to, no, mimo że o ponad 4 miliony byli, proszę Państwa, tańsi. Tak to wynika z matematyki. To samo jest, proszę Państwa, aha, i praktyka to potwierdziła, że ten kryterium praktycznie jest nieistotny, bo wszyscy dali 580 dni, ale cena została wyższa o 4200, proszę Państwa. I teraz drugie kryterium, warunki techniczne. Tam też waga 10%, czyli 4 216 000 i wprowadzono tam jakby punktację, że dodatkowe punkty dostaną oferty jest takie, które na przykład mają wtórny obiekt ciepła w masie śmieci, mają dodatkowy zbiornik na biogaz. No mam pytanie, po co robić kryterium z warunków technicznych, skoro można było w wymaganiach ofertowych napisać, że sortownia ma mieć podwójny obiekt, dodatkowy zbiornik, czyli uczynić to jako warunek uczestnictwa w ofercie, a nie robić z tego, proszę Państwa, właśnie kryterium, które dało szansę oferentom ponosić cenę o kolejne 4 200 000. I teraz zauważcie, że jakoś się dziwnie zgadza. W przestrzeni publicznej krążyło, że mamy 40 milionów. Oba kryteria dały możliwość podniesienia ofert o 8 400 000 maksymalnie. I proszę, najniższa oferta wynosi 48 385 000. To nie jest przypadek. Proszę Państwa, moim zdaniem wiem, co mówię. Właśnie zastosowanie nieumiejętnie tych kryteriów spowodowało, że oferenci tak znacznie zawyżyli te oferty. I dzisiaj zastanawianie się, skąd znaleźć brakujące 6,2 miliona złotych, świadczy o tym, że my, proszę Państwa, działamy pod presją, że musimy to sortownie zbudować. Przypominam dyskusję, proszę nie uważać, że się czepiam, ale przypominam mi dyskusję o budżecie. Musimy, proszę Państwa, Rio zaopiniowało poprawnie. Ten sam argument pada tylko w innej formie, że Szwajcarzy widzieli specyfikacje, nie mieli uwag. No Rio też widziało nasz budżet i nie miało uwag, bo opiniowało pod względem formalnym. Tak samo, proszę Państwa, Szwajcarzy. Moim zdaniem dobra specyfikacja trzymała się kupy, ale niecelowa. Z naszego punktu widzenia zupełnie niecelowo. Oczywiście zmieniły się nowe przepisy, musi być jeszcze jedno kryterium od października inne niż cena, ale nie pisze, jaka jest waga tego kryterium. Może być 1%, może być 0,1%. Formalnie musi być jakieś inne kryterium, ale tak naprawdę całe te gadanie, że muszą być inne kryteria niż cenę, to są działania wymierzone przeciwko zamawiającemu, a to my. My jesteśmy zainteresowani, żeby cena była jak najniższa, więc kryterium praktycznie wyłącznym powinna być cena, a jakieś dodatkowe o minimalnej wadze, żeby spełnić wymogi ustawy. To wszystko. Łącznie podsumowując to, to mówię tak, proszę Państwa, 6 200 000 chce się znaleźć dodatkowo w kieszeniach obywateli. Powiem więcej, straty z tej sortowni narastają. Ta sortownia, zgodnie z programem wykonalności, który kiedyś parę lat temu zrobiono w związku i znajduje się, przewidywała na początku około 2 milionów straty. Strata w związku obciąża gminy w proporcji do wniesionych udziałów. Proszę Państwa, z każdym dniem związkom, gminom, które należą do tego związku, będzie trudniej się wycofać, bo trzeba będzie zwrócić stratę w momencie wycofania. I to na koniec roku obrachunkowo, czyli gmina jak się wycofa w marcu, to proszę Państwa, stratę wykaże w grudniu i będzie musiała już po wycofaniu zwrócić znacznie większą karę niż się spodziewała. Więc moim zdaniem mówię tak, proszę Państwa, chciałbym wyraźnie to powiedzieć, patrząc każdemu prosto w oczy, jeśli to możliwe, proszę Państwa, żeby nikt nie miał alibi, że nie wiedział. Proszę Państwa, dzisiaj ogłaszam publicznie, że moim zdaniem budowa sortowni dalsza to jest zwiększanie straty, które poniosą mieszkańcy naszego miasta i okolicznych gmin. Zgodnie z prawem
Każda gmina może indywidualnie ubiegać się o miejsce składowania, o dostęp do regionalnego zakładu i powiem tak, Lubartów powinien zrezygnować z tego związku, wycofać się i szukać umieszczenia śmieci w innym ośrodku regionalnym niż ten, który sami chcemy zafundować. Słyszę, że trwają rozmowy z jakimś innym samorządem bądź innym podmiotem. Tak, proszę Państwa, generalnie mamy już sporo sortowni w okolicach i niedługo zacznie się walka między nimi o śmieci. Po prostu każda z tych sortowni jest według mnie przeszacowana. Puławy, Dęblin, każda z nich ma większą skalę przerobową możliwą, mówię o Dęblinie i Puławach, i zostały zbudowane za niższe pieniądze. Puławy 47 tysięcy ton, nasze 37 przewidywane, 47 milionów złotych. Dęblin 44 tysiące ton śmieci do części mechanicznej, my 37 i zbudowane za 45 milionów. 15 gmin tam należy, ilość ludzi zamieszkała gmina, która należy do związku w Bełżycach, 138 tysięcy, u nas 50. W Puławach, proszę Państwa, 180 tysięcy, a płacą ci ludzie po 9,50 i ledwo ta sortownia wychodzi na zero. Więc widzicie, że przy 50 tysiącach ludzi, przy takich cenach i przy takich kosztach budowy nie ma żadnej szansy, żeby ta sortownia w latach bliskich i dalszych się zbilansowała. Będziemy ponosić coraz większe straty i będzie nam coraz gorzej się wycofać, ponieważ będzie na nas wisiała kara. Słyszę tu argument, że planuje się, że potem to sortownię po jakimś czasie trzeba przekształcić niejako funkcjonowanie w strukturze spółki prawa handlowego. Proszę Państwa, ja rozumiem, że to jest taka sugestia jakby ucieczki od odpowiedzialności, że, proszę Państwa, uciekniemy z kredytami, z długami z gmin do tej spółki i obarczymy, proszę Państwa, tą spółkę długiem. W związku z tym gmina, miasto Lubartów nie będzie ponosić ewentualnie ryzyka związanego z potężnym długiem, który do tego czasu się pojawi. Tak samo zresztą gminy wiejskie. Proszę Państwa, mam takie pytanie. Czy uważacie jednostki kredytujące, banki za wariatów, za ludzi po prostu niekompetentnych, którzy nie pilnują swojego interesu? Przecież jeśli jakaś instytucja, proszę Państwa, kredytująca udzieli nam kredytu, proszę Państwa, a musimy znaleźć 20, prawie 4% udziału własnego, proszę policzyć od 48 385 tysięcy 24%, ile to wynosi? No kilkanaście milionów złotych. To proszę Państwa, to jeśli ktoś udzieli nam, proszę Państwa, kredytu tej wielkości bądź zbliżonego, i my nagle powiemy tak, proszę Państwa, od dzisiaj my już nie płacimy, tylko utworzyliśmy spółkę i spółka będzie spłacać ten kredyt. No bank powie prawdopodobnie dobrze, okej, ale bank na pewno zażąda gwarancji, czyli proszę Państwa, przeniesienia hipoteki, czyli proszę Państwa, przewłaszczenia majątku i poręczenia. Czyli tak naprawdę, bo inaczej, to nie będzie miało gwarancji, że ten kredyt będzie zwrócony. Więc tak naprawdę nie zniesie się odpowiedzialności kredytowej ze strony gmin, które, proszę Państwa, to sortownie zbudowały. Więc moim zdaniem, póki jeszcze czas, dajmy sobie spokój z tym związkiem, rozwiążmy to, gospodarkę śmieciową przekażmy do PGK-u, proszę Państwa, lubartowskiego i proszę Państwa, i ucieknijmy póki się da. Natomiast my dzisiaj dajemy perspektywę naszym gminom i naszemu miastu, że zadłużenie będzie coraz większe i utrudni coraz bardziej rozstanie się, rozwód z tym związkiem. Przykład choćby taki klasyczny, trochę z innej beczki, ale moim zdaniem taki pragmatyczny, to jest ten budynek po sklepie na placu przed urzędem miasta. Kupiono za 450 tysięcy i teraz wszystkim szkoda go rozebrać, no bo kupiono go za taką kwotę, to jak to rozbierać? No nie ma sensu, niegospodarność, proszę Państwa. Proponuję mówić bezpośrednio tylko do tematu, nie mówmy o budynkach innych, mówmy bezpośrednio o tym punkcie. Bo to rozumiem, więc proszę Państwa, tu nie chcę zgubić wątku, to chyba się nie uda, żeby go zgubić i mówię tak, proszę Państwa, z uwagi na kwestie własnościowe ukrywane do tej pory przez nas, w przestrzeni publicznej chodziły już tamto roku jakieś plotki, przynajmniej ja je słyszałem bez nazwisk, ale proszę Państwa, okazuje się, że ta wiedza była w kwitach, tylko że na przykład ten program funkcjonalno-użytkowy ma 121 stron, specyfikacja 100 stron, projekt umowy 100 stron, ponad 500 stron dokumentacji leży na stronie związku. Kto to przeczyta? Obawiam się, że również ci odpowiedzialni za ten związek chyba niedokładnie się zapoznali z treścią tych dokumentów. Nie kierując jakby, proszę Państwa, personalnych wstyczków czy jakichś
osobistych odniesień. No powiem tak, skupmy się na problemie, a on pokazuje wyraźnie. Ta sortownia jest źle, proszę Państwa, inwestowana, źle prowadzona i prowadzi do olbrzymich, potencjalnych i już dzisiaj wymierzalnych strat. Zrezygnujmy z tego każdy argument, że prowadzimy rozmowy. Proszę Państwa, co to znaczy w sensie praktycznym, że prowadzimy rozmowy? Zakończą się pozytywnie bądź nie, a nawet jeśli, to dzisiaj podjęliśmy decyzję o budowę sortowni. Dzisiaj, proszę Państwa, żeśmy ogłosili przetarg i już prawie żeśmy go rozstrzygnęli. Więc pytanie, chcemy podejmować decyzję o takiej wadze od, w zależności od zdarzeń przypuszczalnie się proszę Państwa, dziejących? Nie możemy gdybać, nie możemy się zdawać na bieg wydarzeń. Musimy wiedzieć. Dzisiaj wiem i Państwu to przekazuję, że ta sortownia nie ma sensu i w świetle prawa należy z niej natychmiast zrezygnować. Jeśli będzie podjęta inna decyzja, proszę Państwa, Nie ja na szczęście w pewnym zakresie za nie odpowiadam, ale w tej części, w której odpowiadam jako wasz delegat, to mówię, że sprawy miasta w tym związku idą źle i należy je przerwać. Należy unieważnić ten przetarg. Dziękuję. Szanowni Państwo, może nie na wszystkie wątpliwości, które tutaj padły z tego miejsca, uda mi się odpowiedzieć, ale przynajmniej postaram się na kilka z nich podać fakty, o których chyba mój przedmówca też nie wiedział. Jeśli chodzi o własność gruntu i tą działkę, którą w tej chwili wyłączyliśmy z podbudowy sortowni. W momencie, kiedy zostało uzgodnione pomiędzy samorządami, pomiędzy związkiem a samorządem lubelskim, że ten teren zostanie nam przekazany, przystąpiliśmy do zajmowania się dokumentacją tego terenu i to pracownicy związku wykryli fakt taki, o czym nie wiedział użytkujący, czyli Lublin, że na ich terenie jest działka, której samorząd lubelski nie jest właścicielem, a zamierza ją nam przekazać. W związku z tym zwróciliśmy się do samorządu lubelskiego, miasta Lublin, o uregulowanie tej sytuacji. Bo kto by miał to regulować? Przecież to był obszar wyłączony spod kwatery składowiska, jako teren przyległy. W domyśle całość była zarządzana, była własnością miasta Lublin, więc tylko Lublin mógł z tego wybrnąć. Lublin przystąpił do negocjacji z właścicielem tej działki, który prawdopodobnie też się dowiedział, że ma tam jakąś nieruchomość dopiero w tym momencie. I kiedy nam już mówiono, że jest umówiony, znaliśmy termin zawarcia umowy u notariusza, okazało się, że ktoś ubiegł miasto Lublin i podkupił tą działkę. W celach wiadomo jakich. Jako podjęte zostały próby rozmów z nowym właścicielem, jednak warunki, jakie zostały zaproponowane przez tego właściciela, przekraczały możliwości, a w ogóle wyobrażenie. Także nikt rozsądny i odpowiedzialny nie przystałby na takie warunki, ale nie jest prawdą, że nie przewidujemy wykorzystania tej działki. Ponieważ miasto Lublin na tej działce ma własne obiekty. Jest to stacja trafo, jest agregat, część agregatu. Miasto Lublin przystąpiło do podziału tej działki. Uzyskało z gminy Lubartów warunki, od tych opinie. Od tej opinii właściciel się odwołał do samorządowego kolegium odwoławczego. Przegrał tam. I Lublin jest na etapie podziału, żeby wywłaszczyć swoją część. Jeśli ta działka zostanie podzielona, więc ta część środkowa pozostanie do wzięcia i albo zostanie odkupiona za rozsądną cenę, albo również można przystąpić do jej wywłaszczenia. Gdybyśmy tą procedurę przez to odkładali nasze działania, to do dzisiaj nie byłoby żadnego dokumentu pozwalającego na realizację tej sortowni. I to, że dzisiaj ona jest zaprojektowana na dwóch sąsiadujących działkach,
Na pewno utrudni funkcjonowanie, ale nie przekreśla istotnego celu, bo sortownia nie służy temu, żeby była dobra komunikacja pomiędzy jej elementami, ale po to, żeby uzyskać efekt ekologiczny w postaci przetwarzania dostarczonych do niej odpadów, a ten zostanie zachowany. My mamy jakby dużo, może więcej pokory, mówię ja i pracownicy biura, i nie jesteśmy aż tak przekonani co do swojej wiedzy, mądrości i doświadczenia, dlatego posiłkujemy się, to jest normalne, zgodne z przepisami, osobami, które mają w tych tematach coś do powiedzenia. Nasze dokumenty badali i samą lokalizację, była wizja lokalna, badali eksperci z wynajęci i eksperci z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z władzy wdrażającej programy europejskie jako instytucji pośredniczących, badali Szwajcarzy. Inspektorem nadzoru, który pracował przy specyfikacji, który uzgadniał program funkcjonalno-użytkowy, jest osoba, która nadzorowała inwestycje zakłady zagospodarowania odpadów w Zamościu, w Chełmie i jeszcze innych. Przy budowie autorem programu funkcjonalno-użytkowego jest również firma, która zbudowała, zaprojektowała kilka większych zakładów. Teraz buduje w Jarocinie w terminie krótszym niż u nas przewidywany. Dlatego no, z całym szacunkiem, ale jako pracownika związku bardziej do mnie przemawiają rekomendacje tych osób, które jakby siedzą w tej branży od lat i coś im się udało zbudować, coś co funkcjonuje. Także ta działka sporna jest w perspektywie, nie możemy o niej mówić, że my ją całkowicie przekreślamy. Wiemy już i to, no nie wiem, może nie powinienem mówić, ale są sygnały od właściciela, że już mięknie, że już mówi o zdecydowanie, przedtem nie było mowy o sprzedaży, teraz już jest mowa o sprzedaży. Jeszcze kwota jest zbyt duża, ale on widzi też, że i bez tej działki sobie poradzimy. Być może w niedługim czasie ta działka będzie do wzięcia, ale to są jakby takie czynności, które dzieją się obok, ale o których pamiętamy. Jeszcze tylko dwie sprawy, o których sobie zapisałem. Że każda gmina może sobie ubiegać o instalację regionalną. Gmina może wskazać instalację regionalną, jeśli będzie miała z nią umowę, albo decyduje o tym przedsiębiorca. Jeśli instalacja tą firmę przyjmie. W regionie centralnym mamy w tej chwili dwie instalacje regionalne czynne. Instalacja Comeco i instalacja Sita Lublin. Instalacja Sita przestaje działać z końcem bieżącego roku ze względu na fakt, że znajduje się w pobliżu osiedla mieszkaniowego w Lublinie. Pozostaje jedna prywatna instalacja regionalna, która staje się monopolistą, gdybyśmy tej instalacji nie zbudowali. Może dowolnie kształtować ceny, nie mając konkurencji, może też dowolnie regulować strumień odpadów, może wziąć od tego, a drugim wydać zaświadczenie, że nie może przyjąć ze względu na brak mocy przerobowych. No i wtedy powstaje problem właśnie tych gmin czy samorządów, które mają na swoim terenie te odpady. Co do spółki, która w jakimś terminie ma powstać. Otóż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej, takim zakładem, który jest dofinansowany ze środków zewnętrznych, powinna zarządzać spółką, musi zarządzać spółka na określonych zasadach zawartych w umowie spółki. I druga sprawa, ponieważ o tym przeniesieniu kredytu z bankami prowadzone były rozmowy i banki nie widzą problemu, żeby zawrzeć to w umowie bądź później przenieść te zobowiązania kredytem. Na te sprawy mogłem odpowiedzieć, jeśli coś pozostało, to może ktoś mi uzupełni. Dziękuję. Ja mam kilka pytań.
może nie wszystkie pytania, które chciałem zasadać, ale takie, które mi się nasunęły po wysłuchaniu jednej i drugiej wypowiedzi, więc jeżeli pan dyrektor, pan burmistrz pozwolą, to ja te pytania zadam. Po pierwsze, czy w związku z tą działką, to słyszałem o tym, że nie jest zagrożona budowa zakładu zagospodarowania odpadów i że on powstanie. Kiedy można się spodziewać, że ten zakład w końcu powstanie? Po drugie, co się będzie działo, gdyby związek zdecydował o unieważnieniu tego przetargu i ogłoszeniu nowego? O ile wydłuży to okres oczekiwania na wykonanie zakładu zagospodarowania odpadów i czy wtedy istniałoby zagrożenie, że nie wyrobimy się w ramach umowy podpisanej o dotacji ze Szwajcarami? To jest pytanie. Po trzecie, jaki będzie skutek finansowy budowy zakładu zagospodarowania odpadów dla mieszkańców, którzy obecnie płacą za odpady, dla mieszkańców miasta i mieszkańców związku? Czy te opłaty wzrosną? Czy koszty związane z zagospodarowaniem odpadów wzrosną, czy raczej spadną w stosunku do kosztów obecnych? Po czwarte, czy obecnie, ponieważ pojawiają się różne informacje, również w prasie dzisiejszej, w prasie lokalnej, mam takie wątpliwości, czy obecnie wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów pokrywają wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem tego systemu, tych opłat pobieranych od mieszkańców? Że nie. Ale z tych naliczonych, już nie takich, które wpływają, bo to nie o to chodzi. I wobec tego, jakie jest zapotrzebowanie, o ile one powinny wzrosnąć, ile powinny wynosić, żeby pokrywały te koszty. I ostatnie pytanie dotyczy naszego porozumienia z gminą Lubartu związaną ze zmianą lokalizacji zagospodarowania odpadów. Przypominam Państwu, że w 2010-2011 roku takie porozumienie, 11, miasto Lubartów, znaczy upoważnienia pana burmistrza, rada miasta, niejednogłośnie było z tym spór tutaj w tym miejscu do podpisania takiego porozumienia, zgodnie z którym miasto w zamian za zgodę na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, planistycznego w tym miejscu, na terenie gminy Lubartów, budowy zakładu, zobowiązało się do pewnych przysporzeń na rzecz gminy Lubartów. Chodziło o kwestie przyjęcia dzieci do szkół, kwestie rozliczenia za te szkoły i innych tego typu działań. Więc mam pytanie, jakie do tej pory koszty, znaczy jaka jest wartość tych przysporzeń na rzecz gminy Lubartów z naszej strony, związane z budową, znaczy z planowanym budowy tego zakładów do momentu, kiedy ten zakład jeszcze nie powstał de facto, tylko jakby rozpoczęliśmy planowanie procesu inwestycyjnego. To oczywiście nie musi być odpowiedzi dzisiaj, bo to ciężko jest ująć, natomiast na te pierwsze cztery pytania byłbym bardzo wdzięczny za udzielenie odpowiedzi i jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. To jest tak, że Komisja Budżetowa również dostrzega cały taki problem i chcielibyśmy poznać koszty alternatywne, czyli jakie są możliwości, jakie są związane z tym koszty rozwiązania tego problemu budowy zakładu zagospodarowania odpadów. I w drugiej połowie marca, już tak mówiliśmy, bardzo zapraszamy pana dyrektora związku i pana burmistrza do odwiedzenia komisji. Tam chcielibyśmy porozmawiać o różnych scenariuszach, które są i skutkach finansowych z tych scenariuszy, które będą. Z uwagą wysłuchałem tutaj wystąpienia i pana burmistrza Szumca, i pana dyrektora Olesiejuka, także radnych, którzy wypowiadali się w tej sprawie. Rzeczywiście problem śmieci bardzo ważny i to rozwiązanie tego problemu śmieciowego przez lata rodziło się i rodzi się w bólach, jak widać. Ale myślę, że i ta nowa ustawa, o której tutaj pan Szumiec mówił, i nowela tej ustawy jednak wprowadziła postęp w sprawie w ogóle gospodarowania śmieciami w naszym kraju. Bo choć pan Szumiec powiedział, że spowodowała ona, że płacimy drożej za śmieci, rzeczywiście pewnie dla wielu mieszkańców tak jest, to jednak nowa ustawa dała nową jakość, która w tej chwili obowiązuje. O czym myślę? Przede wszystkim my jako mieszkańcy, jako samorząd, jako miasto, musimy w tej chwili te śmieci sortować. Do tej pory takiego obowiązku nie było, a ta nowa ustawa nakłada na nas ten obowiązek. Co dalej? No wszyscy płacimy jednakową opłatę śmieciową. O to walczyliśmy na tej sali jeszcze przed obowiązywaniem nowej ustawy od 2013 roku. Na tej sali toczyły się boje, żeby właśnie podatek śmieciowy był wprowadzony. W tej chwili każdy mieszkaniec ten podatek śmieciowy jednakowo
płaci, to jest sprawiedliwe, bo każdy śmieci produkuje. Dalej, no przecież związek został powołany w pewnym celu i ten związek został powołany już kilka ładnych lat temu. Nie wiem, panie dyrektorze, ile pan jest dyrektorem. Myślę, że około 10 lat i poprzednie władze, poprzednie samorządy, poprzedni burmistrzowie zdecydowali, że związek ma rozwiązywać, może nie rozwiązywać, ma się zająć budową instalacji sortowania śmieci. Więc 10 lat istnienia związku i nie można teraz tak pyknąć i powiedzieć, rozwiązujemy związek, no bo on w jakimś celu został powołany. Natomiast uważam, że pewnym sprawom trzeba się przyjrzeć i przedyskutować te sprawy. Ale wracając do tego tematu, ta nowa ustawa śmieciowa spowodowała, że musimy zająć się problemami dzikich wysypisk, które są rekultywowane przez związek, że związek zajmuje się sprawem utylizowania niebezpiecznego eternitu. Także wielki krok do przodu i myślę, że przy starych rozwiązaniach prawnych tego kroku byśmy nie zrobili, byśmy tkwili w takiej próżni, jeśli chodzi o te problemy śmieciowe. I teraz tak, ja oceniając tu pracę związku i sposób zagospodarowania odpadów, jeśli chodzi o domki jednorodzinne, mam ocenę pozytywną i podobnie moi sąsiedzi. Śmieci są wywożone na czas, mamy pojemniki, dostajemy worki i w zasadzie to, co się zmieniło, to na pozytywne. Bo mamy przoki, gdzie możemy codziennie odwieźć te śmieci, również w sobotę do wieczora i korzystamy z tych rozwiązań, które daje nam tutaj związek i daje ta ustawa, którą związek realizuje. Jeśli chodzi o opłaty, również opłaty w naszym mieście 6 zł, nie są to w porównaniu z innymi samorządami opłaty wygórowane. Ja słyszę o stawkach zdecydowanie wyższych, natomiast tutaj dowiaduję się z analizy pana dyrektora, że te opłaty wprowadzone do domków jednorodzinnych no, są zdecydowanie za niskie i nie pokrywają kosztów. Tu wysłuchałem, że do końca lipca 2014 roku koszt przetargu, to była kwota 43 249 zł, za które usługodawca zgodził się wywozić właśnie śmieci z domków jednorodzinnych. I ta kwota jest zdecydowanie za niska, bo nowy przetarg przyniósł nową kwotę 106 tysięcy, czyli dwukrotnie wyższą. I mam w związku z tym zapytanie, czy co to oznacza dla mieszkańców domków prywatnych, czy te opłaty wzrosną tak, jak tutaj wzrosła ta kwota przetargu za wywożenie śmieci, czyli co najmniej dwukrotnie. Byłaby to przykra informacja dla mieszkańców, którzy przyzwyczaili się do tej kwoty, która jest i liczyli, że ta kwota będzie stabilna. Co dalej? Chciałem się zapytać, kolejne pytanie, skąd weźmiemy środki na budowę nowej instalacji właśnie w Rokitnie, bo wiemy, że Szwajcarzy przekazali określoną kwotę i ona, tak jak tutaj wynika z tych przetargów, będzie niewystarczająca, czyli zabraknie co najmniej kilku, a może kilkunastu milionów. No przecież te środki trzeba będzie skądś wziąć, pewnie z budżetu miasta też naszego Lubartowa. Chciałem się więc konkretnie dopytać, ile tych środków zabraknie? Ile trzeba będzie wygenerować środków na budowę właśnie nowej instalacji? Wysłuchałem też z uwagą tutaj informacji pana Szumca, że taką instalację wybudowano we Włodawie za 12 milionów. Zdecydowanie niższa kwota, kilkakrotnie niższa, a jednak zaspokaja potrzeby miasta, no niewiele mniejszego od Lubartowa, bo Włodawa liczy 15 tysięcy. Strumień 1/4, co do tego strumienia, ja od razu panu odpowiadam, że tak z ciekawością przeczytałem taki artykuł odnośnie demografii naszego regionu całego lubelskiego i w ciągu 35 lat, takie są prognozy, że
liczba mieszkańców regionu lubelskiego zmaleje o 20%, więc z tych 54 tysięcy może za 30 lat być 40 tysięcy i też ten strumień do końca nie jest pewny, jaki będzie. Także poproszę o odpowiedź na te dwa moje pytania.